zaczynamy. Moje skarpetki będę robiła z włóczki takiej, jak widzicie. Nie mam etykietki, ale z tego co wiem, jest to włóczka przeznaczona na skarpety i tu jest 75% wełny, 25% poliakrylu. Każda włóczka skarpetkowa ma w składzie poliakryl z tego względu, że poliakryl jest włóknem mocnym i on wzmacnia wełnę i jest bardziej odporny na wszelkiego typu przecierania, jak również na rozciąganie. Co jest ważne? Bardzo ważne jest, żebyśmy zrobili tak te skarpetki, żeby ładnie nam się układały na nodze i właśnie dlatego ja rozpoczynam włóczką pomocniczą i nabieram sobie na druty. Ja już sobie to wymierzyłam wcześniej, zrobiłam sobie próbkę i też Wam taką polecam. I ja sobie nabieram 30 oczek na nitkę kontrastową. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja sobie przygotowałam. Ja sobie przygotowałam dwa motki tej włóczki i teraz ja to odkleję, bo to i tak mi nic nie mówi. I teraz ja sobie wybrałam, z tego względu, że ja tej włóczki dosyć dużo mam, to ja sobie tak wybrałam, żeby ona była zbliżona tutaj, zobaczcie, kolorystycznie jak najbardziej obydwa motki i będę robiła z dwóch motków, ale rozpoczynając naszą pracę, rozpoczynam na drutach 3,5, nabieram 30 oczek nitką kontrastową i teraz wykonuję tak jak pojedynczo i na razie rozpoczynam jedną skarpetkę, robię jeden rządek oczka lewe, drugi rządek będę robiła oczka prawe i następny rządek będę robiła oczka lewe. Czyli robię, znaczy oczka lewe, oczka prawe, oczka lewe i oczka prawe. Czyli w tej chwili wykonuję drutami 3,5, 4 rządki, rozpoczynając od lewych oczek. A dlatego ważne, że od lewych, że później jak będę podciągała te oczka, które są otwarte, to będę podciągała po lewej stronie naszej robótki. Muszę mieć lewe oczka, żebym mogła, bo zobaczcie, tutaj z tej strony nie mam jak. Tutaj mam widoczne te oczka niebieskie, turkusowe do podciągnięcia. Powiem Wam teraz, dlaczego ja wybierałam, żeby kolorystycznie się tak rozpoczynało. Jeżeli macie włóczkę właśnie taką cieniowaną i rozpoczyna Wam się innym kolorem, to jeżeli chcecie mieć obydwie skarpetki takie same, one i tak nigdy nie będą takie same, ale bardzo zbliżone, to musicie sobie rozpoczynać od tego samego koloru. Czyli jeżeli jest inaczej zwinięta ta włóczka, to musicie sobie odciąć kawałeczek, ale ja to pokazywałam już, jak robiłam skarpetki od góry, jak robiłam skarpetki od dołu i tam możecie zobaczyć, dlaczego w ten sposób postępuję. Ja już robię trzeci rządek. I teraz będę wykonywała czwarty rządek. I już będę teraz podciągała
moje oczka. I będę miała już taką liczbę oczek na drutach, jaka mi jest potrzebna. Kończymy rządek i teraz będziemy rozpoczynać już naszą pracę praktycznie jakby główną. To jest taki wstęp. I teraz robię jedno oczko lewe i zobaczcie, teraz podciągam, tutaj mam te niebieskie oczka, bo to jest nitka kontrastowa i jak później wyprujemy, to nam po prostu ta praca się spruje, czyli te nitki podciągamy. Ja chcę, żeby mój ściągacz był 2x2. Coś łapie źle ostrość. Ja chcę, żeby mój ściągacz był 2x2, więc zobaczcie, ja sobie podciągam tą nitkę, to oczko i robię oczko prawe. I od razu nie robię teraz lewego tu z tego drutu, tylko wykonuję kolejne oczko, tutaj podciągam, robię oczko prawe i robię teraz dwa kolejne oczka, przerabiam oczka lewe. I znowu, zobaczcie, to oczko mam już podciągnięte i teraz podciągam kolejne oczko do góry. To oczko podciągam i robię prawe oczko i znowu kolejne. Jeżeli chcecie ściągać jeden na jeden, to teraz byście zrobili oczko lewe i dopiero oczko prawe, a ja chcę ściągać 2x2, więc sobie robię dwa oczka. I robię znowu dwa oczka lewe i znów podciągam sobie prawe i kolejne, tutaj mam to oczko, o, w tym miejscu, zobaczcie, prawe i dwa oczka lewe i znów prawe, dwa oczka lewe, prawe, tak, i tak cały czas robię do końca rządka. Uważamy, żebyśmy się nie pomylili, bo będzie to widoczne w naszej robótce, jak pomylimy kolejność oczek i raptem przejdziemy na ściągacz, na przykład 1x1, albo podciągniemy sobie nie to oczko, które powinniśmy. O, i dwa oczka lewe, prawe, prawe. I za chwilę połączymy to, naszą robótkę, już w okrąg. I będziemy naszą pracę wykonywali w okręgu. Oczywiście, jeżeli wolicie robić na drutach pięciu pończoszniczych, też nie widzę żadnego powodu, wtedy robicie
na 5 drutach. Jeżeli chcecie, ja będę wykonywała dwie równocześnie, ale zawsze rozpoczynam tak jak w tej chwili i po prostu jeżeli będziecie chcieli każdą skarpetę sobie wykonać osobno, to pominiecie ten fragment mojego filmu, w którym ja pokazuję, jak łączę. I teraz jak łączę te skarpety razem. I teraz zobaczcie, tu mam jedno oczko i muszę sobie wygenerować jakby jedno oczko dodatkowo o tu i go podciągnąć na jako oczko prawe i robię oczko lewe. W ten sposób. Dobrze. I mamy na drucie w tej chwili tutaj mi się to już można sobie przeciąć, dlatego że tutaj mi się z nitką złapało, zobaczcie. I ta nitka do niczego nam tutaj nie służy, także ją możemy sobie swobodnie przeciąć i tu się nic nie stanie. Ta kolorowa już jest zabezpieczona, oczka są już zabezpieczone i nic się nie stanie. I teraz mamy tutaj 60 oczek, rozdzielamy sobie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Rozdzielamy sobie w ten sposób na połowę. I rozpoczynamy nasze dzierganie już w okręgach. Ja w tej chwili zrobię drugą taką samą część i sobie połączę w całość. Natomiast jeżeli wy chcecie robić sobie pojedynczo, to w tej chwili już rozpoczynacie robienie okręgiem i pomijacie ten fragment, który ja w tej chwili będę robiła. Pamiętając, że tu w tym miejscu mocno dociągamy, dlatego że tu mamy łączenie naszej skarpetki i żeby tego nie było widać, to tu w tym miejscu zawsze bardzo dokładnie dociągamy włóczkę, tak samo jak i w tym miejscu, żeby nam tutaj ta nitka, która jest pomiędzy tymi oczkami, nie była bardzo rozwleczona. I ja teraz robię tą część, będę robiła, za chwilę Wam będę pokazywała, będę robiła ściągacz sobie 2x2 i później będę przechodziła już na inny wzór, który sobie wymyśliłam do tych skarpet, więc za chwilę się spotykamy, ja robię drugi raz to samo, co robiłam w tej chwili. Mam już zrobione dwie części identyczne i teraz będę łączyła moją robótkę w okrąg. I jak to robię? Tutaj najpierw robię tą część i później będę dołączała tą drugą skarpetę na ten sam drut. Jeżeli chcecie robić pojedynczo każdą osobno, to tą część teraz po prostu sobie mijacie. I co ja robię? Tu dociągam sobie bardzo mocno, układam sobie, żeby było równiutko, w ten sposób, żebym nic tu nie miała skrzyżowane, nic nie miała pokręcone. Zobaczcie, tu mam pełny taki okrąg, nic tu nie jest skręcone i wykonuję, dociągając tutaj mocno, w tym miejscu, żeby nam się tutaj po prostu nie rozchodziło, żeby nie było widać, że w tym miejscu jest po prostu przejście, że w tym miejscu jest łączenie i że przerabiam w tym miejscu z druta na drut. Tu dociągam i przerabiam. Prawe, lewe i tak robię sobie całe okrążenie i zaraz Wam pokażę, jak dołączyć tą drugą skarpetę do naszej
do naszej roboty. Odwracam moją robótkę, przeciągam sobie ten drut, tu uważając, o, wyciągam sobie tutaj z tej strony i przerabiam. Zobaczcie, tu mi się skończyło na prawym, więc robię sobie prawe i tu mam lewe, jak widzicie. I robię do końca okrążenie. Robię sobie do końca to okrążenie i za chwileczkę teraz dołączę tą moją drugą skarpetę. Tutaj nam się na początku to rozchodzi. I to trzeba, właśnie dlatego trzeba dociągać, bo zobaczcie, ja mocno dociągam, a mimo wszystko i tak mi tutaj troszeczkę się rozchodzi, ale to zniknie. To zniknie, tutaj jest, tu będę i tak igłą później zakańczała nitkę, więc ja sobie to ładnie dociągnę, ale dlatego, o widzicie, dlatego tu w tym miejscu trzeba bardzo dokładnie tą nitkę dociągać. Ja sobie teraz to już zostawiam. Tu jest ważne, tu muszę mieć cały czas tą żyłkę wyciągniętą, tak samo jak i przy drugiej skarpecie z drugiej strony. Tą skarpetę na razie sobie zostawiam, biorę sobie tą drugą skarpetę i wykonuję. O, i teraz wykonuję tylko, że nie tym drutem, którym wykonywałam ten brzeg, tylko tym drutem, na którym mam tą naszą pierwszą skarpetkę. I tu pamiętajmy, tu dokładnie, tu dociągam dokładnie. To jest ważne, żeby właśnie na tych brzegach tutaj dociągać naszą włóczkę. Tu dociągam i przerabiam sobie. Prawda. Sobie wyliczyć, czy wasza włóczka też ma, będzie odpowiednia szerokość skarpetki, jeżeli wykonacie tą grubością drutów, jak ja wykonuję, dlatego że jeżeli macie grubszą na przykład włóczkę, to może się okazać, że tych oczek jest za dużo. Natomiast jeżeli macie cieńszą włóczkę, to może się okazać, że tych oczek macie troszkę po prostu za mało. Zerknijcie sobie do skarpet, które robiłam poprzednio od góry, bo te też robię od góry i tam wykonuję ściągacz nie na 60 oczek, tylko na 40 oczek, dlatego że tamta włóczka jest sporo grubsza, a te skarpety teraz to będą takie, tak jak widzicie, skarpety do jogi, więc też chcę, żeby one nie były jakby przylegające tak bardzo do naszej nogi, ale ściągacz chcę, żeby właśnie był ładnie przylegał. Ale tu już trzeba sobie po prostu wyliczyć. Ja mówię, ja robię na drutach 3,5 i mam 60 oczek w tej chwili na jedną skarpetkę. Zaraz skończę to okrążenie i wam pokażę, jak tutaj to wyszło i jak będziemy dalej postępować z naszą robótką.
To jest prawa. Przepraszam, ta żyłka mi tutaj troszkę się na tą chwilę jeszcze kręci, dlatego że jeszcze mam dwa komplety drutów w tej chwili tu w mojej robótce, ale już to się kończy. O, robię ostatnie oczko i odkładam sobie te wolne druty, odkładam sobie na bok. I teraz zobaczcie, mamy już naszą robótkę, mamy już na jednej parze drutów. Ja mam troszkę krótką żyłkę do tego, no ale muszę sobie tak poradzić, bo nie mam w tej chwili 3,5 na dłuższej żyłce, bo moje druty, gdzie miałam odkręcaną żyłkę, po prostu się połamały. O, zobaczcie, tu mam jedną skarpetę, o, to jest jedna skarpeta, a tu jest druga skarpeta. I już teraz, i tu jest druga skarpeta, i już teraz, tu o, musimy uważać, żebyśmy nie połączyli ich w całość, ale przerabiamy sobie ściągaczem. Zobaczcie, tu mam niby z odkręcaną żyłką i mogłabym tu wymienić na długą żyłkę, ale te druty mi się po prostu, zobaczcie, jak powyginały. I to są druty dropsa i tak się powyginały i mi się żyłka odkręca, także nie lubię tych drutów, robię ich tylko w momencie, kiedy mi jest bardzo potrzeba. Więc ja przystępuję do dalszego działania. Już mam połączone w okrąg i tu pamiętamy, w tym miejscu bardzo dokładnie dociągamy naszą robótkę. O, przepraszam. O, tu dociągamy i robimy nasz ściągacz. Myślę, że spokojnie mogę Was na chwileczkę zostawić i spotkamy się, jak ściągacz już będę miała zrobiony i pokażę Wam, co dalej. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, jak robić tutaj w ten sposób, to możecie zajrzeć sobie do filmiku, gdzie wykonuję moje te pierwsze skarpety od góry i tam możecie sobie zobaczyć, jak przebiega tutaj praca. Natomiast jeżeli robicie na jednym drucie, jedną skarpetkę chcecie robić, to po prostu pomijacie ten fragment, gdzie dołączam i wykonujecie to, co ja teraz robię, tylko że na jednej skarpetce. A potem będziecie sobie robić symetrycznie drugą skarpetę. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Nie wiem, jak tutaj wykonywać tą skarpetkę od góry, to ja już pokazywałam. Natomiast tutaj chcę bardziej skupić się na wykonaniu dołu skarpety, tej części na stopę, bo tu o to w tym momencie nam chodzi, bo już samo wykonanie skarpet to pokazywałam i w każdej chwili możecie sobie po prostu do tego wrócić. Gdzie mam włóczkę? Widzicie, tu się plącze nam w tej chwili. Sam początek troszeczkę może się troszeczkę plątać, bo jak widzicie, tu jest, robię z dwóch motków naraz, tak? I przy tym przechodzeniu nieraz trzeba uważać, którą nitkę złapać. Dociągam mocno i robię. Ja teraz zrobię około 3 cm ściągacza i spotykamy się, jak już będę miała cały ściągacz. Ja mam już wykonane dwa ściągacze, jak widzicie. I teraz ja chcę zrobić te skarpety, będą takimi
że będzie kilka rzędów oczkami lewymi zrobione, potem przejście na oczka prawe, później znowu oczkami lewymi i na oczka prawe. I ja sobie teraz zmieniam druty na druty numer 4. Zmieniam sobie na druty numer 4 i teraz chcę, żeby pierwszy, jakby moja zmiana ściegu, żeby to był taki wypukły paseczek, czyli ja będę wykonywała oczka lewe. I cały rządek robię sobie oczka lewe. Wykonuję sobie calusieńki rządek oczkami lewymi. Jeżeli chcecie, żeby tutaj w tym miejscu ta skarpeta tak ładnie się była jakby zbufowana, tak się mówi. Żeby była bufiasta, to można sobie tutaj w tym rządku dodać oczek kilka i to już będzie zależało na, ale mi się to poplątało, i to już będzie zależało od Was, czy chcecie sobie taką bufiastą zrobić tą skarpetkę. Ona fajnie, tak jak ja teraz będę robiła tą skarpetę bez pięt, to one fajnie takie bufiaste wyglądają. Jeszcze można ich sobie tak ściągnąć niżej. I super skarpetki takie do właśnie do ćwiczeń, do mogą one służyć do ćwiczeń, są używane właśnie do wszelkiego, do sobie panie zakładają takie skarpety w czasie ćwiczenia, jak gdzieś idą sobie na halę sportową, mają zajęcia z jogi, czy mają zajęcia jakieś inne, czy w ogóle na samą siłownię, to sobie zakładają takie skarpety. Jest to bardzo modne, bardzo fajne, ale również takie skarpety z tego względu, że one będą bez pięty, to te skarpety bardzo fajnie też wyglądają zakładane jako getry. Bo i służą nam jako ocieplacze. Ale, to, nie, ale tutaj nie uprzedzajmy. Ja po prostu robię teraz oczka lewe. Cały rządek oczka lewe. I zrobię tych rządków lewych. Bo tak jak mówię, teraz robiąc na okrągło, to żeby uzyskać jersey, żeby nie był to ścieg francuski, to muszę wykonywać albo oczka lewe, albo oczka prawe. Ja rozpoczęłam oczkami lewymi i to jest ten taki paseczek wypukły, a wklęsły będę wykonywać samymi oczkami prawymi. I teraz od Was tylko zależy, ile chcecie, jakiej szerokości chcecie te pasy uzyskać, po tyle rzędów po prostu robicie. Ja jeszcze nie wiem, ile będzie ten pas, dlatego nie mówię w tej chwili, bo będę to sobie podejmowała decyzję, jak zobaczę, że już ten paseczek jest odpowiedniej szerokości. Zobaczcie, coś się zamotałam. I lewe oczka. I ja mam już praktycznie, za chwilę będę miała pierwsze okrążenie zrobione. I odłożę sobie te druty już za chwilkę numer 3,5. Pozostanę tylko przy czwórkach. Oczywiście, jeżeli chcecie na przykład uzyskać szersze skarpety, i takie bardziej luźne, możecie sobie wykonać to na przykład już na drutach numer 4,5.
ale to wszystko zależy od włóczki. Ta włóczka jest na tyle fantazyjna, że ja nie będę tutaj wykonywała żadnych innych wzorków, tylko po prostu. O, patrzcie, to tu mi się to. Muszę sobie rozliczyć. 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tutaj. O. Dobrze. Tu mam połowę. I teraz. Wykonuję. Ja wam tylko jeszcze kawałeczek pokażę, żebyście zobaczyli, żebyście nie popełniali błędu. Ważne, żeby tutaj teraz wykonywać te oczka, żeby one nam się nie, żeby one nie były przekręcone. O, zobaczcie, jak łapię oczko, to ja go łapię w ten sposób teraz. Zobaczcie. Każde to oczko łapie w taki sposób. O, żeby, widzicie, tutaj, tu jest, tu wchodzi oczko, tu wychodzi. Żeby to oczko nie było w ten sposób. O, bo tu widzicie, przy podstawie jest przekręcone. Łapię go sobie w ten sposób i robię kolejne okrążenie lewych oczek. Także ja już teraz sobie wykonuję. Te okrążenia samymi lewymi oczkami i spotykamy się w momencie, kiedy będę przechodziła na oczka prawe. Przypuszczam, że będę robiła 5 albo 6 rządków, ale to podejmę decyzję, jak już będę miała zrobione. Ja zrobiłam już, kochani, 8 rządków i moje paski będą 8 rządków. I teraz przechodzę na oczka prawe. I znów uważamy przy tych przejściach, żeby oczek nie krzyżować, żebyśmy mieli oczka otwarte. O, zobaczcie. W ten sposób, widzicie? I teraz robię wszystkie oczka prawe. Tak jak robiłam 8 rządków, same oczka prawe, tak teraz będę robiła 8 rządków, same oczka lewe. Odwrotnie, robiłam same oczka lewe, teraz będę robiła same oczka prawe. Przepraszam za pomyłkę. I wykonuję oczkami prawymi 8 okrążeń. Pamiętamy, że jeżeli robimy jedną skarpetę, to po prostu robimy sobie i tutaj przechodzimy i też się nic nie dzieje. Nie ma problemu. Tylko, że wtedy trzeba po prostu liczyć, trzeba bardziej liczyć rządki. Chociaż w tej chwili to nie ma większego znaczenia, bo i tak muszę liczyć. Ale wam zaraz pokażę. Tutaj, o, tuś skończyłam ten ściągacz i zobaczcie, liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liczymy takie te. Tu, zobaczcie, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takie, tylko żeby nie przejść obok, takie te falki, co są. Falki? Nie, to nie falki. Takie, o, te paseczki. To 8 musimy mieć. I teraz, jak robimy prawe oczka, to takie będą nam z tej strony wychodzić i możemy sobie liczyć, z tej strony. Ale musimy mieć teraz znowu 8 okrążeń. Wykonujemy sobie 8 okrążeń.
Ja sobie dojdę do tego momentu i teraz wytnę sobie. Tą nitkę pomocniczą, żeby wam pokazać. O, ja sobie teraz wytnę tą nitkę pomocniczą i jak wytniecie tą nitkę pomocniczą, o, to wtedy będziecie mogli sobie już przymierzyć, czy wasza skarpetka jest odpowiedniej szerokości, czy dobrze sobie wyliczyliście. I polecam w tym momencie właśnie zmierzyć, czy dobrze sobie wyliczyliście, czy nie jest za szczupła, czy nie jest za tęga. To w tym momencie teraz jest czas, żeby sobie to właśnie zrobić. O. Jeżeli coś będzie nie pasować, to zawsze łatwiej spróć taki kawałeczek, niż później całą skarpetę. Uważamy bardzo, żeby nie przeciąć naszej głównej nitki, żeby tylko były przecięte nasze nitki kontrastowe. O. Wyciągam sobie. Tutaj coś słabo przecięłam, ale sobie damy radę. O. I teraz zobaczcie, już jak sobie wytnę tą nitkę, to mam wtedy pełną szerokość naszej skarpety. I nasza skarpeta, jak widzicie, jest dosyć szeroka, ale możecie sobie założyć na nogę, zobaczyć, jak to wygląda u was na nodze, czy nie jest na was za szeroka, czy nie jest na was za wąska. Mierzymy skarpetę, podejmujemy decyzję, czy robimy dalej, czy prójemy i robimy od początku. Zobaczcie, robiąc w taki sposób, nam wychodzi bardzo elastyczny brzeg, który wraca. On jest idealny na skarpety, zobaczcie. Można też tutaj, bo tutaj powstaje taki cieniusieńki tunelik i tu można wciągnąć sobie taką cieniusieńką gumeczkę, żeby nam to ładnie trzymało, ale on i tak jest bez gumki, on jest naprawdę wystarczająco rozciągliwy ten ściągacz. Także ja robię dalej i będziemy spotykać się, jak ja dojdę już do samego brzegu, do kostek, jak zrobię odpowiednią długość już tych skarpet. Oczywiście każdy będzie miał 8 rządków, teraz 8 rządków prawych, następnie znowu będę robiła 8 rządków lewych, 8 rządków prawych i tak dalej, i tak dalej. I spotykamy się, co zrobić dalej, jak już będziemy jak będziemy już w miejscu, gdzie mamy kostkę. Mamy już zrobioną odpowiednią długość. Oczywiście można zrobić dłuższe, bo ta długość zależy tylko i wyłącznie od was. Calusieńki czas robiłam, jak widzicie, kawałek same oczka prawe, kawałeczek same oczka lewe. Tutaj po co mi te markery? Ja se zaznaczałam, żeby się nie pomylić, że zaczynam odtąd i najpierw robię tą skarpetę, później tą i zawsze jak kończę tutaj na tych dwóch markerach, to znaczy, że mam pełne okrążenie. Ja tutaj mówiłam na samym początku, że będę robiła 8 rządków. W rzeczywistości robiłam cały czas 10 rządków, ale to nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę to się pomyliłam, zaczęłam robić 10 tutaj jako ten pierwszy pasek i potem już nie zmieniałam, tylko cały czas robiłam 10 rzędów i tak wyszło. I co teraz? Teraz musimy przystąpić do formowania tutaj kostki. Ja sobie wymyśliłam, że tutaj będę robiła ściągaczem i ten ściągacz
Będę robiła sobie ściągaczem i tutaj właśnie będę robiła tak jak tu było na górze, to będę robiła taki ściągacz w koło kostki, tylko że teraz chcę, żeby to był ściągacz 1 na 1. Oj, spadły mi oczka. Także będę teraz robiła ściągacz na 1 i w obwodzie będę usuwała 10 oczek, tak żeby ładnie na tej stopie ta skarpetka się układała. Także teraz robię ściągacz 1 na 1, ujmując w obwodzie 10 oczek. Prawe, lewe. Dobrze. I to jest jedno oczko. Drugie oczko. Po prostu robię po dwa oczka razem. Drugie oczko. Trzy. Już mam trzy zmniejszone. Trzy. Cztery. I pięć. I z drugiej strony też ujmę 5 oczek i robię cały czas ściągaczem. Tu mam lewe, czyli rozpoczynam od prawego. Tu dociągamy, tak jak zawsze. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, mam zredukowane 10 oczek i teraz przystępuję do mojej drugiej skarpety. Jeżeli robicie pojedynczo, no to robicie tak jak cały czas. I w tej skarpetce też będę redukowała 10 oczek, 5 po jednej, 5 po drugiej stronie. Tu sobie sprawdzam. Skończyłam sobie oczkiem prawym, czyli tu zaczynam oczkiem też prawym, tak żeby te skarpetki były symetryczne. Prawe, lewe, prawe, lewe. I to jest jedno oczko. Drugie. Trzecie. I jeszcze dwa po tej stronie. Pięć. Prawe. I teraz rozpoczynam tutaj od lewego oczka. Sprawdzam sobie, tak, tutaj skończyłam na prawym, czyli tutaj robię dalej lewe. Jedno. Dwa. Trzy. Cztery.
5. Prawy i tutaj też mam prawy. Zgadza się. Dobrze. I teraz zmieniam sobie druty na mniejsze, ale tylko dlatego, że po prostu chcę, żeby te oczka były tutaj w kostce ściślejsze, żeby ładniej to się wszystko nam układało. I przerabiam teraz drutami 3,5. I już robię ściągaczem 1:1. Oj, coś tutaj mi się zepsuło. Bo tu mam, czyli jeszcze tu sobie jedno oczko odejmę, bo muszę mieć ściągacz 1:1, a tu mi się coś pomyliło. Dobrze, tam będę też musiała. To jest 2, 3, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. I przerabiam sobie ściągaczem 1:1. Tu kończę lewym oczkiem, czyli tu muszę rozpocząć oczkiem prawym. Prawe, lewe. Lewe, prawe, lewe. Prawe, lewe. Prawe, lewe. Lewe, prawe, lewe. Prawe, lewe. I tutaj też muszę sobie zrobić, bo też mam pomyłkę. Czyli o 2 oczka więcej mam odjęte niż mówiłam, czyli 12 oczek. Bo tam się pomyliłam, a to nie ma żadnego znaczenia. Tutaj jest ten rząd po to, żeby właśnie zredukować jakieś ewentualne błędy. Prawe, lewe, dobrze. I teraz musimy pamiętać, że w tej skarpetce też musimy odjąć 2 oczka. Od razu na wstępie sobie zrobię te 2 oczka razem i już będę miała pierwsze oczko zredukowane. Lewe. Prawe. Przerabiamy dalej.
Teraz musimy przeliczyć sobie, czy nam się zgadza liczba oczek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I sprawdzamy sobie drugą stronę. Musiałam podpróć ten jeden rządek, dlatego że zamiast 48 to miałam 50 oczek, a w tym miałam 48, czyli pomyliłam się przy liczeniu, więc podprułam i teraz już jest prawidłowo, tak jak mówiłam, zredukowałam te oczka i mam w tej chwili po 48 oczek na każdym, przy każdej tej skarpetce. I teraz przerabiamy ściągaczem przez to prucie mi się tutaj, widzicie, złączyło dobrze i teraz 48 to 24 oczka muszę mieć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ja sobie po prostu to rozdzielam, żebym miała równiutko na przody i na tyły skarpetek. Po 24 oczka teraz sobie rozdzielam. I z tej strony też muszę mieć 24. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. Zgadza się. I to samo robimy przy drugiej skarpetce.
I tak samo przerabiamy naszą drugą skarpetkę. Robimy 24 oczka. Przesuwamy. Rozdzielamy sobie na pół. Tak jak mamy tutaj. O. I będę i dalej zaraz Wam powiem, co ja dalej planuję. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. Dobrze. Odwracam moją robótkę. O, i teraz robię na tej części. Przerabiam te 24 oczka. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Piętnaście, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dobrze, ja jeszcze zrobię teraz 6 rządków i spotykamy się i wtedy Wam powiem, jak zrobić ten otwór na piętę i co i jak postępujemy dalej z tymi skarpetami. Moi drodzy, teraz mamy już zrobione, jak widzicie, tutaj ściągacz na wysokości kostki i możemy, jeżeli chcemy zrobić sobie getry, to po prostu tutaj zakańczamy i mamy takie getry, takie ocieplacze na łydki. Też używane są przy bieganiu, przy jodze, bez wykonywania w ogóle stopy. Także to jest, na tej bazie możemy wykonać takie getry. Teraz tak, możemy ciągnąć to dalej i takie skarpety Wam pokażę, mam nadzieję, w niedługim czasie, natomiast to nie będzie dzisiaj. Dzisiaj robimy skarpety do jogi, takie bez pięt i bez palcy. Natomiast teraz, ciągnąc dalej, bez żadnego dodawania, bez niczego, ciągnąć dalej i zakończyć tylko palce, to otrzymujemy skarpety bez wyrabiania pięty. I jeszcze teraz możemy przerobić ten wzór w ten sposób, że robicie tak, jak ja robię, bo ja teraz będę wyrabiała pomocniczą nitkę, która posłuży mi później do wykończenia tego otworu na piętę, a można wykonać tą nitkę, można wpleść, a później w miejsce tego, tak jak ja będę obrabiała otwór na piętę, to można po prostu wyrobić piętę. Także tutaj pełna dowolność, ale ja pokazuję to, co zamierzałam pokazać, czyli skarpety do jogi i robię to w taki sposób.